Witam Cię na kanale. To jest Naturalna Siła, a ja jestem Profesoro i dzisiaj podejmujemy temat soku z brzozy. Pierwsza sprawa jest taka, żeby pobierać sok dokładnie ze strony południowej. Co ja gadam? Do zachodu się ustawiłem. Północ, południe. Cyk. Dobrze, jestem na południu. South side. I teraz tak, jakie drzewo szukamy? Przede wszystkim drzewo, które jest nieco pochylone pod kątem właśnie kilkunastu stopni do południa, tak aby nasz sok bardzo dobrze nam spływał. Udało mi się znaleźć drzewo o idealnych właściwościach. Nieco pochylone, a przede wszystkim jest skierowane do południa. Ja teraz zapytam, czy mogę połączyć się z sokami tego drzewa. Jest zgoda. Działam. Co będzie mi potrzebne do takiego pobrania soku? Przede wszystkim butelka. A tutaj chciałem pokazać Wam, że dokonałem małych usprawnień. Przede wszystkim zmieniłem butelkę z plastikowej na szklaną i myślę, że to na pewno bardziej prozdrowotne. Kawałek sznurka, nożyk, i na dzisiejszy wypad przygotowałem taki zestaw. Gwóźdź, którym wbije się za pomocą oczywiście młotka. Do pnia drzewa i miedziana rurka, dlatego że miedź jest bardzo dobrym stopem metalu. Przymierzam sobie butelkę, dlatego że tutaj będzie moja rurka. Aha. I tak to będzie sobie tutaj skapywało dzisiaj. Ponoć przez całą noc można pobrać około 5 litrów soku. Także myślę, że to akurat nam do rana, kiedy tutaj jutro przyjadę, wystarczy, żeby świętować otwarcie wiosny. Jest sok. Piękny sok. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz zamontuję kranik. Wspaniale. I ostatni element to, moi drodzy, zabezpieczenie tego. Bardzo dziękuję. Będę jutro. Chciałem jeszcze powiedzieć na koniec jedną rzecz, czyli jeżeli będziemy zakończali nasz proces, to
bardzo ważnym elementem będzie zatamowanie tej dziurki, którą wcześniej stworzyliśmy do pobrania soku. I ja użyję tutaj kika z brzozy. Zatamuję, zobaczcie, naturalnie. Ten sok, który tutaj jeszcze trochę ściekał po korze. I dzięki temu też nie uszkadzamy drzewa. Trochę sobie pojeździliśmy na rowerach. No to co? Na zdrowie! No spoko. To jest naturalna siła. Na zdrowie. Jeżeli nie macie w pobliżu żadnego strumienia górskiego, to też często w lasach znajdują się takie rowy, w których gromadzi się woda i w okresie wiosny jest ona dosyć zimna. Ja na koniec sobie schłodzę nogi. Tutaj gdzieniegdzie jeszcze godzinę temu znajdował się lód na wodzie. Więc po nocy woda była dosyć zimna, a jest popołudnie i myślę, że ma około 8-9 stopni teraz ta woda. Także dla początkujących super ćwiczenie. No, to teraz tak na spokojnie chciałbym Wam opowiedzieć o właściwościach prozdrowotnych soku z brzozy. Kiedy go zbierać? Przede wszystkim zbieramy go z początkiem wiosny. Trzeba sprawdzić, kiedy temperatura będzie oscylowała wokół 10 stopni i utrzymywała się przez kilka dni. Dzisiaj mamy troszeczkę więcej stopni, ale też patrzę zawsze na to, co widzę, a nie sugeruję się tylko suchymi informacjami. Jak to działa u brzozy w ogóle i u większości drzew? Kiedy zaczyna się wiosna, soki pną się do góry, aby ostatecznie dostarczyć sole mineralne do pąków. Przede wszystkim zbieramy sok z doświetlonej południowej strony. Szukamy drzewa, które jest nieco pochylone właśnie do południa i co najważniejsze, przede wszystkim pytamy, czy możemy pobrać sok. A na koniec chciałbym Wam powiedzieć najważniejsze rzeczy, czyli właściwości, jakie płyną z picia soku. Przede wszystkim oczyszczanie organizmu z toksyn. Wszelkiego rodzaju kwasy nasycone, kwasy tłuszczowe. Przede wszystkim pestycydy oraz wszelkiego rodzaju inne elementy, które wdychamy i przyjmujemy mieszkając w mieście. Poprawa perystaltyki, także jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem, wspieranie pracy serca i tutaj dobra informacja dla wszystkich palaczy, oczyszczanie płuc. Coś dla pań, wzmacnianie włosów i poprawa kondycji cebulek. No i tym miłym akcentem, z najważniejszą dzisiaj informacją kończę ten odcinek. Sok z brzozy leczy grypę i wszelkiego rodzaju wirusy.